Liczymy też na zaproszenia do stacji, którą pan reprezentuje, która od ponad miesiąca chyba ignoruje w ogóle fakt mojej obecności w Sejmie, ze względu na to, że byłem typowany, a obecnie już nominowany na kandydata na prezydenta, nie jestem zapraszany do możliwości pojawienia się w państwa studiu w ogóle. Także liczymy, że te zasady będą nieco równiejsze. Oczywiście nie mamy złudzeń, wiemy w jakiej sytuacji jesteśmy, ale jak powiedziałem, będziemy dzielnie do tej walki stawać, bo nie idzie o nasz prestiż, nie idzie o nasze interesy, idzie tutaj o przyszłość naszej ojczyzny. Może rację ma Janusz Kliwnik, który mówi, że lepszym kandydatem, skuteczniejszym dla Konfederacji byłby ktoś bardziej wyrazisty. Panie redaktorze, bardzo cieszę się, że czuje pan taką wolę Bożą, żeby ciągnąć tę rozmowę, ale wobec tego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta rozmowa była kontynuowana w studio TVP Dezinfo, właśnie z udziałem kandydata na prezydenta Krzysztofa Bosaka. Nic prostszego, macie tam jeszcze w dzisiejszej ramówce na pewno sporo miejsca. Nasz kandydat zawsze znajdzie czas na to, żeby udzielać odpowiedzi na tak ciekawie przez pana stawiane pytania, ale niechaj się to, przepraszam, nie marnuje, niech to idzie w eter, szersze forum, najlepiej na żywo. Bardzo dziękujemy, rozumiem, że pańska tutaj obecność i żywy udział w tej konferencji jest świadectwem przyjęcia nowej linii programowej przez pańską stację. Bardzo się na to cieszymy. Kandydat jest zawsze w gotowości. Krzysztof Bosak, prezydent 2020. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy państwu. Marat Janusz Kurwinik, który mówi, że bardziej wyrazisty kandydat. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Krzysztof Bosak, głosujcie, wybierajcie Polskę, a nie produkt polsko-podobny. Dziękuję bardzo.